Witam was tutaj, cześć wciąż i zapraszam was na nietypowy film. Dwa lata temu chyba ostatni był film z tej serii, czyli zbudowania Lego. Tak, co jakiś czas coś tam faktycznie stworzę, chociaż nie, chyba rok temu był z kwiatków coś albo z bonsai. No coś mi się wydaje, że jakiś film ostatnio był, ale to było jakiś czas temu. Teraz nowy budynek kolekcjonerski sobie, znaczy nie sobie, tylko pod święta znalazłem, oczywiście pod choinką. No i tak, coś takiego w przypadku, zaraz zobaczycie w całości, jak on tutaj powstaje. Powiem wam, że budowałem go co najmniej 3 czy 4 dni, po prostu codziennie wyjeżdżałem. Jakieś filmy już nagrywałem i w międzyczasie faktycznie składałem. I to też w sumie dobrze, bo dzięki temu dłużej mogłem się nacieszyć tą zabawą, jaka jest oczywiście składanie klocków. Powiem wam, że nawet pomijając to, jaka to jest świetna zabawa ze składania, to jak dla mnie to też to robi trochę za taką terapię, żeby się odstresować, zrelaksować, żeby zupełnie coś innego porobić, co zazwyczaj robię. Kiedyś o wiele więcej robiłem z LEGO rzeczy, ale to jeszcze za jakiś czas zobaczycie, że coś się pojawi na kanale z LEGO. Natomiast co faktycznie mnie tutaj odstresowuje i też przy okazji poprawię niektóre moje rzeczy, bo tutaj trzeba się skupić faktycznie, że zacząć, który klocek wchodzi w odpowiednie miejsce. W filmie, jak ktoś uważnie by oglądał i znał dokładnie ten zestaw, to może zobaczyć, że czasami tam jakieś popełniłem błędy z względem instrukcji, ale ja prawie wszystkie już popełniłem, poprawiłem. Część nawet już po filmie bezpośrednio zaobserwowałem, że coś tutaj nie do końca weszło. No ale po prostu to jest jeden z bardziej zaawansowanych zestawów, które składałem w ostatnim czasie, tak? To jest ponad 4000 klocków, to jest bardzo dużo. No ale nie ukrywam, że bardzo ładnie wygląda na mojej półce ten zestaw. Zwłaszcza się jak się skomponuje z tym poprzednim. Tutaj jak widzicie jest cukiernia, tam dalej po środku to jest kwiaciarnia i za chwilę jeszcze powstanie kawiarnia. Obydwa te budynki, no nie powiem, że cukiernia nie jest mi bliska. Kwiaciarnia, no niedaleko tam, gdzie faktycznie mieszkam, też jest kwiaciarnia. I kawiarnia jest w tym samym miejscu. Co cukierni, najbliższa cukiernia, jaką kojarzę, to jest bezpośrednio naprzeciwko moich studiów. Tak na szybko bym teraz próbował coś znaleźć i tam faktycznie jest cukiernia, to mogę akurat znaleźć. No ale tu jest dużo różnych ciekawostek w tym budynku, które wam będę opowiadać. Tu na przykład się pojawia wieżyczka powoli i z tyłu są schody na kolejne piętro. Ale już teraz, pomijając też, że przed chwilą leciała muzyka z polityki warszawskiej, która już rzeczy na pewno nie wróci, to teraz powstaje nam tutaj z drugiej strony kawiarnia i proszę bardzo, ekspres do kawy tutaj macie. Z stołem faktycznie i ciastkiem i innymi ciastkami, innymi siedzonkami. Tu też ta pani się później pojawia na samym końcu, żeby faktycznie siedziała. To też ponieważ to jest zestaw z okazji 10-lecia, jak dobrze pamiętam, tych budynków kolekcjonerskich, modularnych. Twarze wszystkich ludzików, co ciekawe, są takie oryginalne, jak to kiedyś w LEGO były. Bez jakichś konkretnych wyrazów twarzy, tylko po prostu uśmiechnięte. To dosyć ciekawe wspomnienie. Tutaj bardzo mi się podoba, jak faktycznie ten dach powstaje na tym timelapsie. To jest coś ładnego. I w ogóle, ogólnie budynek bym wybudował o wiele szybciej. Pewnie bym to zrobił w góra jeden dzień. Jednakże przez to, że każdy klocek faktycznie, który był widziany, to warto zaznaczyć, każdy klocek, który był widziany, ma swoje własne, osobne zdjęcie na tym timelapsie, no to trochę spowolniło moją pracę, bo za każdym jednym przyciśnięciem, moim włożeniem, wstawieniem w odpowiednie miejsce, musiałem zrobić zdjęcie. No plus oczywiście wjazd tutaj samochodu już na samym początku, gdzie w którym faktycznie wjechał awizonosz. Tu tego chyba timelapsa nie robiłem, tak mi się wydaje, że jego normalnie sobie złożyłem, jak mi się wydaje, ale nie pamiętam tego dokładnie. Jego sobie kupiłem z okazji zakończenia i zdania matury, to pamiętam akurat. I ogólnie ze szkoły średniej, jak już skończyłem liceum, to tak, to było wydarzenie. W końcu po tych latach skończyłem naukę. Ja wam też tego życzę, bo domyślam się, że część z was jeszcze jest na tym etapie. No i tak, proszę bardzo, tu jest wieżyczka, to o której pomówiłem przed chwilą. Bardzo mi się podoba, jak ona faktycznie wygląda, chociaż na zdjęciach to nie oddaje tego. Jak się zobaczy, to aż się teraz uczucę, no nie, no to o wiele lepiej wygląda w praktyce rzeczywistości niż na zdjęciach. To jest coś nie do porównania. No i tutaj jest w jednym dentysta, tam co jest ta wieżyczka, a tu teraz to się buduje. I te kwiatki podskoczyły, to tam jest właśnie fotograf. Tutaj z kolei z drugiej strony, w tym drugim czy trzecim budynku, jakby w zależności jak się patrzy, jest jeden z ciekawszych rzeczy, które faktycznie tutaj powstają. Jest to sklep muzyczny i mamy tutaj dwie gitary. Jedną gitarę już taką zwykłą, akustyczną, sobie kiedyś kupiłem na klocki. Mamy zestaw perkusji, który właśnie widzieliście, i saksofon. Saksofon to jest jedna z moich ulubionych rzeczy w tym zestawie. Bo to jest klocek specjalny, którego nie da się kupić na części i ogólnie zbytnio znaleźć w innych zestawach. Także
Ta faktycznie jest jedno z tych rzeczy ciekawszych. Chociaż na drugim piętrze, zaraz zobaczycie tutaj, co powstaje, też jest dosyć jedna odjechana rzecz. To znaczy, tu są dwie. Po pierwsze, pianino, które tutaj się pojawi za chwilę. Pianino będzie miało swój własny film z Lego. To kiedyś go zdobię z Westworldu, na pewno się pojawi. Proszę bardzo, tutaj macie pianinko. Ty powstaje, przekazy kawiarni postawiłem. I tu tego nie widzicie zbytnio, ale jest lustro w tym pokoju. Jak może sobie cofniecie trochę przed chwilą, to jest, wstawiłem w pewnym momencie lustro, jest normalne lustro, działalne, plastikowe oczywiście. Tutaj odbija w całości wszystko, co widać. I widać siebie na przykład. Jest to dosyć odjechane. Tu swoją drogą dach w teorii się wydaje rzeczą najprostszą w tych budynkach, ale tutaj jak nie było. Tu się bardzo namęczyłem z jednym i drugim dachem, który będziecie widzieć za chwilę. One są bardzo, mają dużo szczegółów i bardzo dużo klocków, nawet sam dach ma tutaj. Co jest, bym powiedział, ciekawe. Dobrze, no i mamy tutaj kolejny budynek. Tutaj jest parę ciekawych easter eggów. Ogólnie zazwyczaj górne piętra są mniej już biznesowe w tych budynkach modularnych, a bardziej takie pojedyncze. No i możecie tutaj zaobserwować, pomijając to, że to jest fasada tego środkowego budynku, tam tego dachu, śliczna to jest młoty, to tutaj właśnie teraz widzieliście kanapę, którą kanapę się rozkłada i faktycznie można ją złożyć tak jak normalne kanapy znamy z PDL-u, na których można leżeć, zresztą cały czas takie są tworzą. Tutaj macie łazienkę, macie panią z dzieckiem, jest zestaw Lego z pociągiem, który ma tunel, jest wieża Eiffla, jest trochę zestawów, jest specjalny zestaw, jest kuchnia, jest wszystko. Tu jest pełen dom, gotowy, może łazienka trochę za mała, bo bez prysznica czy wanny, ale w Lego tego jeszcze akurat nigdzie nie uświadczyłem, żeby faktycznie. Tutaj z kolei kopaty, są łopaty od kopatek odwrócone drugą stroną i tworzą nam dach. I z drugiej strony, czego nie widzicie teraz, jest grill na dworze, na dachu, co jest też według mnie dosyć ciekawym bajerem. Na pewno bym powiedział, że ja taki bym chciał mieć na dachu swojego budynku. Grill? No nie powiecie mi, że nie. No i tu jeszcze fontanna, dwie latarnie i mój poprzedni budynek, który widzieliście jego składanie już, tak jak mówiłem, jakieś 2 lata temu. I tu proszę bardzo. Ja, a wizjonerz jeden został, a drugi podjechał. Dobrze. A teraz zobaczcie, co się wydarzyło chwilę po tym, jak skończyłem to budować. No dokładnie, trochę się działo w święta, ale to będzie za chwilę. Bo najpierw, jak widzicie, mamy trochę newsów, a konkretnie nowe fotele. Nie tylko zdarzają autobusy, ale również pojawiają się...